Siemano, w kolejnym let's playu z Raynora, gdzie jest trzeci odcinek, którym pokażę wam, jak robimy WW z ekipą pewną, śmieszną. I tak, filmik jest podzielony, tam jedną pieczęć nagrałem, bo niepotrzebnie wszystkie nagrywać. No i WW jest aż do śmierci, czyli ostatniego piętra. Wieża demonów to jest pierwsze piętro. Bony, jakie działają na wieżę demonów, to są diabły i unik strzał i odporność na strzały, więc no, radzę się tylko na to zaabesować. Tam spokojnie możemy coś tam podziałać, lecz bez WP na WW radzę nie iść wam, ponieważ bez WW jest to masakra, coś w ogóle to jest, bo WP ogarnia spota sam na pieczęciach, a na przykład bony, dagger lub inna osoba nie ma szans, by ogarnąć tego spota na pieczęciach. Nawet kawałek by ogarnąć. Nie wiem, może maksymalny level by się miały to full epic CQ, to może jakieś szanse było, ale tak to obecnie nie ma, więc tego w każdym WW jest potrzebny WP z ogarniętym EQ. I z tego WW mam chyba raczej tyle, co powiem. I mam raczej puszczę muzykę i się i komentarz dodam przy niebieskiej śmierci, więc zapraszam do oglądania, lajkowania przede wszystkim i subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam was, Restive, i do usłyszenia za chwilę.
No dobra, już jestem. No widzicie, że dokończamy ubijanie niebieskich śmierci i tam jakaś ofera z tym buffem, ponieważ buff nic nie robił w ogóle. Tylko przyszedł nam gotowy na śmierć. Dlatego tam jakieś małe kłótnie były. Do tego jeszcze tej kurwie dropa szkatułeczka. Co też było wkurwiające, że my robimy WW, ona nic nie robi. Oprócz buffowania i jeszcze wpierdziela się nam na spota. No i to tyle. Mała afera. Jeszcze raz przypominam o lajkowaniu, komentowaniu i subskrypcji kanału. Niedługo nowe odcinki z Draenora kolejne. Pozdrawiam was, Resif.